Temat dzisiejszy jest najbardziej może przejmujący z tych, które mamy w cyklu debat głównych o finansach świata. Jakiś czas temu mnie i pewnie wielu z Państwa obecnych wydawałoby się, że jest to specjalistyczny temat, którym zajmują się ekonomiści, ale od jakiegoś czasu wiemy, że jest to temat, który być może dotyczy który na pewno dotyczy naszego dnia dzisiejszego, a nie wiadomo w jakim stopniu dotyczy dnia jutrzejszego. Panowie profesorowie, profesor Włodzimierz Siwiński, specjalista, dwukrotny rektor naszego Uniwersytetu Warszawskiego, powiem Państwu, że mój ulubiony rektor. W latach 1993-1999, więc w takim okresie naprawdę decydującym dla kształtowania się też nowej formy uniwersytetu. Specjalista od makroekonomii, czyli właśnie od wielkich procesów ekonomicznych. Autor książki Globalny Kryzys, współautor książki ostatniej Globalny Kryzys, a jednocząca się Europa w 2010 roku. Profesor Witold Orłowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Harvarda, znany zarówno z publikacji książkowych, jak i z licznych komentarzy w różnych mediach. Autor książek o bardzo nęcących, jak ta ekonomię, tytułach, na przykład Stulecie chaosu w roku 2007 i W pogoni za straconym czasem, wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 2010. Witam Państwa i oddaję Panom głos, bo na tym moja rola się kończy. Ja nawet nie umiałbym zadać właściwych pytań, prawda? Bardzo dziękuję za to przedstawienie. Proszę Państwa, początkowo formuła miała być taka, że miał prowadzić tutaj to nasze spotkanie pan redaktor Witold Gadomski, no ale nie mógł przybyć i w związku z tym no trochę tacy jesteśmy bez prowadzącego. Przyjęliśmy taką formułę wobec tego, że ja spróbuję sformułować najpierw pewne takie tematy do naszej rozmowy, które chciałbym jakby podzielić na dwie grupy, chociaż one są oczywiście, wszystkie się łączą. No, po pierwsze właśnie, co to jest ten rynek finansowy, czy on jest w ogóle potrzebny, dlaczego ten rynek finansowy wywołał tyle zamętu, tak wielki kryzys, jaki doświadczył świat, który wydawało się, kiedy wydawało się, że właściwie kryzysy, taki tak wielki kryzys jak przed wojną w latach 29-33 był jakimś wypadkiem dawnym, a już teraz po wojnie właściwie ten rozwój był taki bardzo zrównoważony. Oczywiście były recesje, były drobniejsze kryzysy, ale nigdy nie był tak wielki jak ten ostatni. No i właściwie już się wydawało, że świat z niego zaczyna wychodzić, a tutaj panie profesorze, nowe pomruki, znów coś się dzieje z finansami, tym razem właśnie z finansami publicznymi. I w tym dwóch układach chciałbym, żebyśmy tą rozmowę sobie zorganizowali, czy najpierw ogólnie o rynku finansowych, o jego takich głównych instrumentach, czy zawsze ten rynek finansowy, jeśli przeżywa kryzys, musi przenosić się na całą gospodarkę. To znaczy mam tutaj na myśli na całą w tym sensie, że wtedy spada produkcja, rośnie bezrobocie, czyli to jest ta najbardziej dotkliwa formuła, prawda, kryzysu. No a teraz finanse publiczne zaczęły być ogromnym problemem. No na tym to one są szczególnie w Europie bardzo ważne i właściwie ten kryzys w tej chwili głównie dotyczy Europy.
no, to może się zachwiać to, co się wydawało takim historycznym osiągnięciem, jak wprowadzenie wspólnej waluty. Euro, prawda, to jest zagrożone. W związku z tym myślę, panie profesorze, żebyśmy o tych problemach porozmawiali. Pan akurat tak się złożyło, że to jest 3 tygodnie temu chyba w polityce, bo to była w 3 tygodniu sierpnia w polityce, był pana znakomity artykuł właśnie na temat, co to są te finanse, jak to funkcjonuje. I pan zaczął od tego, że dzisiaj wszyscy, jak są jakiekolwiek posunięcia rządów, to zaraz pytają, a jak to przyjmą rynki finansowe, prawda? Co jest w tych rynkach finansowych takiego, że one są tak strasznie ważne, stały się? Przede wszystkim pytanie, co to za potęga, kto im dał taką władzę? No i oczywiście w ślad za tym zawsze te zastanowienia, no dobra, rynki, to znaczy kto tak naprawdę podejmuje te decyzje gdzieś tam, zawsze sobie wyobrażamy, ponieważ mówimy, rynki ukażą, rynki zdecydują, rynki żądają tego, rynki oceniają, tak, no to sobie zawsze wyobrażamy, że no to w takim razie to znaczy, że jakaś grupa się zbiera i no tajna, no bo nie wiemy kto, bo formalnie nikt nie został mianowany. Czyli teoria spiskowa. Tak jest i ustala, co te rynki myślą o tym i co te rynki, jak to ukażą to kraj, ten kraj albo tamten kraj. I właśnie to ja oczywiście no rozumiem, że pan, panie profesorze, czytał ten artykuł, on był wprawdzie dla, powiedziałbym, edukacyjny, nie dla profesorów, ale no myślę, że ja przynajmniej... też muszą się edukować. Tam tak jest. Taką dość trudną do zrozumienia prawdę spróbowałem tam bronić. Znaczy, prawdę stwierdzenia, że tak naprawdę te rynki finansowe to nie jest nic tak tajemniczego, nic tak dziwnego. Tak naprawdę te rynki finansowe to jesteśmy w jakimś sensie my wszyscy obecni tutaj. I no podobnie jak, wiecie państwo, jak jest tłum na placu, no to ten tłum raptem zaczyna się posuwać w tą stronę. Czasem to chodzi do katastrof, do wybuchów paniki, wtedy tłum zaczyna traktować. No i tak samo sobie możemy zadać pytania, kto właśnie steruje tym tłumem? I odpowiedź jest, nikt dosłownie nie steruje. Natomiast w momencie, kiedy ten tłum, czy większość, z jakiegoś powodu większość podejmuje w tym samym czasie podobną decyzję, kieruje się podobnymi wskaźnikami, kieruje się podobnymi emocjami, to ta większość decyduje w pewnym momencie, że cała chce ruszyć na przykład w prawą stronę. I wtedy może dochodzić do wybuchów paniki, do tratowania się na śmierć nawet ludzi. Więc rynki finansowe to właśnie niestety mają coś w sobie z tłumu. To znaczy to są tak naprawdę po prostu ci wszyscy działający, czyli i po stronie podaży i popytu. To może za chwilę spróbuję, jeśli pan mi da troszeczkę więcej czasu, to już spróbuję przejść tę część edukacyjną, a potem możemy przejść na tematy bardziej, na dyskusję bardziej zaawansowaną. Otóż wiecie państwo, rynek finansowy tak naprawdę to są transakcje pożyczania pieniędzy i inwestowania, czyli dwie strony. Jedna strona pożycza, druga inwestuje. Na rynku są obecni ci, którzy potrzebują kapitału i ci, którzy mają nadmiar kapitału. Ci, którzy inwestują i ci, którzy chcą, aby u nich zainwestować. Czyli tutaj, panie profesorze, właściwie głównym zadaniem rynku finansowego jest zaabsorbowanie oszczędności od tych, którzy oszczędzają, mają nadwyżki i udostępnienie ich tym, którzy inwestują. Tak, dlatego że rzecz, którą trzeba bardzo dobrze sobie zdać sprawę. Wartość dodana, czyli dochód tak naprawdę nasz gospodarczy, on powstaje w tak zwanej realnej gospodarce. To naprawdę, proszę wierzyć, to my jako ekonomiści doświadczymy. Tu nie ma czarnej magii. Zysk prawdziwy nie powstaje od tego, że z papierka na papierek się przepisze jakąś kwotę. Zysk prawdziwy wypracowuje się niestety ciężką pracą. Maszyny, ludzie, wiedza, technologia, produkcja. W ten sposób się wytwarza towary, usługi. W ten sposób się wytwarza wartość dodana. Oczywiście sektor finansowy też o tyle, o ile wkłada swoją pracę, to też oczywiście tworzy wartość dodaną. Ale generalnie te wielkie kwoty, którymi się obraca na rynku finansowym, to nie jest wartość dodana wytworzona przez ten sektor. To są właśnie operacje
pożyczania pieniędzy przez tych, którzy mają pieniądze, tym, którzy pieniędzy potrzebują. Dlaczego, jeśli mamy oszczędności, to chcemy je zainwestować? Ano dlatego, że same pieniądze nie przynoszą dochodu. One przynoszą dochód dopiero wtedy, kiedy są rzeczywiście zmienione w kapitał. Wtedy, kiedy są wpuszczone do gospodarki, wytwarzają wartość dodaną, wytwarzają, zmieniają się w kapitał, wytwarzają zyski. Pośrednicy finansowi to są właśnie instytucje, które biorą od nas te oszczędności i mają je przekazać do gospodarki. Tyle, że cała rzecz jest bardziej skomplikowana, bo rynek, to o czym mówimy, to jest tak zwany pierwotny rynek. Czyli tam, gdzie ten, kto potrzebuje, to ma pomysł na zainwestowanie z pośrednictwem być może banku czy jednej instytucji, pożycza pieniądze od oszczędzających. Natomiast rzecz jest bardziej skomplikowana, bo niestety nikt nam nie zakazuje, skoro mamy już w ręce, pożyczyliśmy pieniądze, kupiliśmy aktywa finansowe, mamy dowód, żeśmy za 100 zł nasze zainwestowali i mamy prawo dać o ich zysku w przyszłości, no to nikt nam nie zabrania odsprzedania tego aktywa komuś innemu i w ten sposób tworzy się tak zwany rynek wtórny. Generalnie rzecz biorąc, i to już przepraszam, to już ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć teraz, jest tak, że wiedzą Państwo, czym się handluje tak naprawdę na rynku finansowym? Ale tak, a prościej, bo derywaty to są takie bardzo skomplikowane słowa. Co to jest ta derywata? Tak fizycznie. Tak, a co to jest tak fizycznie? To co ja właściwie dostaję do ręki, jak kupię? Jak to nic? Jak to nic? Papier. A na tym papierze jest spisana umowa tak naprawdę. Tak naprawdę aktywa finansowe to jest po prostu umowa. Ja dałem swoje pieniądze, w zamian za to mam na umowie obiecane, kiedy dostanę to, w jaki sposób dostanę, jaki dochód mi się z tego tytułu należy. I każda umowa oczywiście może przynieść zyski, a każda może również przynieść straty, bo umowa jest tylko papierem i zawsze się może zdarzyć, że nie. I to są oczywiście te problemy rynku finansowego. Tak, tylko no, tak jak patrzę, tutaj jest sporo ludzi, no może nie tak starych jak ja, ale jest trochę dojrzałych i no, nasze dochody po zakończeniu aktywności zawodowej, nasze emerytury, w dużym stopniu właśnie zależą od rynku finansowego. Prawdę mówiąc, nawet po sobie mogę powiedzieć, jak zaszły zmiany w Polsce, ja już byłem za stary, żeby wejść w fundusze emerytalne i w związku z tym uważałem się, że jako ekonomista trochę się znam i wobec tego te swoje oszczędności takie, jakie mam, próbowałem zainwestować na tym rynku. No i tak jak każdy profesjonalista zostałem bez butów. To znaczy straciłem całkiem nieźle na tym. To znaczy, tym razem nie tylko profesjonaliści stracili. No tak. Pocieszyć profesjonalistów. No właśnie, ja tam, wydaje mi się, że to jeszcze tam się odrobi, no ale to już moi spadkobiercy będą. No i dla nich dobrze, ale to jest rzecz, która niestety nie możemy tak obserwować obojętnie, bo to dotyczy nas wszystkich tutaj, prawda? Bo przecież ostatnio tyle o OFE się mówiło. No przecież fundusze emerytalne też inwestują i to są najpoważniejszymi inwestorami na takim rynku. Bo właściwie głównie kto oszczędza? Ja wiem, że wiele ludzi mówi tak, ja tak mało zarabiam, że nic nie oszczędzam. To nie jest prawdą, dlatego że wszyscy oszczędzamy w czasie pracy, choćby w postaci składek emerytalnych, tej części wynagrodzenia, które nie dostajemy przez nasze konto, ale przez pracodawca opłaca za nas i to są te oszczędności, które między innymi wchodzą na ten rynek. Tak, tak, chociaż trzeba powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z pewną zmianą i to bardzo dużą, która to spowodowała. Otóż jeszcze 30-40 lat temu w zasadzie obowiązywał w większości krajów, no w Europie, obowiązywał system emerytalny, który bazował na czymś znacznie prostszym. Na tym, że zbierało się składki od pracujących i z tych składek się wypłacały emerytury. A kto będzie wypłacał, a skąd brać pieniądze na emerytury dla tych, którzy dzisiaj się składają? A następne pokolenie będzie im wtedy dawać składki i zimeczy. I to wszystko działało bardzo dobrze. Zresztą wprowadził jeszcze Bismarck zaczątki w końcu XIX wieku. Tylko, że on dobrze, u niego dobrze obliczono. U niego było to bardzo dobrze emerytalny obliczone. Emerytalny tak. Panów był 65 lat, a średnia życia w Prusach była 47. Najlepszy emeryt to jest martwy. Panie profesorze, no to obaj wiemy, że to nie jest tak. Wiek emerytalny był 40.
1947, dlatego że umierało bardzo wiele niemowląt. Tak. Natomiast oczywiście jak człowiek już dożył tego 60 roku życia, to oczywiście jeszcze kilka lat żył. W tej chwili żyje jeszcze ponad 20, w tej chwili żyje prawie 25 lat więcej, wtedy 5-6 lat więcej żył. Więc krótko mówiąc, to wszystko rzeczywiście, znaczy w ogóle to tak zwane starzenie się społeczeństwa spowodowało, że oczywiście my nadal możemy liczyć na emerytury wypłacane z tych przyszłych składek. Tyle, że one będą bardzo niskie. No bo tych pracujących będzie, niedługo już pracujących w Polsce może być mniej niż za 20-30 lat, mniej niż emerytów. No więc jak oni dają tę składkę 20%, no to jakiej wysokości te emerytury można z tego wypłacać? I dlatego w pewnym momencie na świecie zaczął się trend następujący. Ponieważ te składki, te emerytury, na które możemy liczyć ze systemu składkowego, będą coraz mniejsze w relacji do płac. W związku z tym ludzie powinni więcej oszczędzać i inwestować te pieniądze. No gdzie inwestować? No na rynku kapitałowym. No, teoretycznie każdy mógłby firmę własną otwierać, no ale wiadomo, że większość z nas mimo wszystko nie robi tego. I inwestowanie na rynku kapitałowym to jest tak naprawdę wpuszczanie pieniędzy do gospodarki, ale za pośrednictwem instytucji finansowych. No niestety okazało się, że te pewne bardzo optymistyczne oceny, ile to może dać, jakie to wielkie dochody mogą być z tego, no niestety ostatni kryzys nieco podminował. Dobrze, ale panie profesorze, dlaczego ten kryzys wybuchł z taką siłą? Co się w tych finansach światowych stało? A, ja szkoda, że nie mogę tutaj swojego slajdu pokazać, który moim zdaniem najlepiej to wszystko pokazuje. Ten slajd, no zapomniałem, znaczy nie zabrałem, nie liczyłem, że tak, nie mieliśmy rozmawiać w konwencji naukowej, ale generalnie należało powiedzieć coś takiego. Finanse oderwały się od rzeczywistości, od realnej gospodarki. Znaczy jeśli, wiecie państwo, w roku 1980 łącznie aktywa finansowe, które były na światowym rynku, były tak niewiele większe od światowego produktu brutto. Czy produkt krajowy brutto, no, to jest produkt globalny dla całego świata, to jest ta łączna wartość właśnie towarów i usług, które są wytwarzane, czyli realna gospodarka. I aktywa finansowe, czyli te wszystkie operacje pożyczania pieniędzy, czy raczej papiery, które dokumentowały te operacje, kwoty, które pożyczono. Czasem oczywiście nie od razu temu, tylko łańcuszek taki. Ja moje oszczędności pożyczyłem bankowi, bank pożyczył firmie, czyli krótko mówiąc nic dziwnego, że te kwoty łącznie były troszkę większe niż światowy PKB. Otóż w roku 2007 one były już siedmiokrotnością światowego PKB. Dlaczego? Nie dlatego, że tam, znaczy oszustwa oczywiście też były, no bo to zawsze będą, zwłaszcza tam, gdzie jest pieniądz, jak państwo wiecie, no zawsze się znajdą tacy, którzy szukają drogi na skróty. Ale przede wszystkim dlatego, że te same pieniądze, te same kwoty, no coraz częściej przepisywano z papieru na papier. Są właśnie tak zwane instrumenty pochodne, to są takie aktywa finansowe, które, te umowy, o których mówiliśmy, które nie mówią, ja pożyczam panu profesorowi pieniądze. Wiem, że od pana profesora ściągnę, mogę ocenić, jaka jest wiarygodność finansowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast aktywa, no przepraszam, ale to jeśli tak, no to są te, tak powstały finanse w ogóle. Tak powstał ten rynek finansowy, ten normalny, standardowy rynek finansowy. W większości tak wyglądał. Pan A podpisuje z panem B umowę. Ewentualnie, no zamiast pan A możemy wstawić bank jako instytucja. No każdy wie właściwie, komu pożycza pieniądze, od kogo pożycza, może ocenić. Natomiast w pewnym momencie, z różnych powodów, które pewnie za długo by było trochę tłumaczyć, ale za to winę troszkę ponosi rozrzutność Amerykanów i ogromne kapitały napływające z Azji do nich. W każdym razie zaczęła się pewna moda na wypuszczanie tak zwanych instrumentów pochodnych, czyli takich aktywów, które mówią, umowa nie polega na tym, że ja wiem, od kogo, komu pożyczyłem pieniądze. Nie. Ja pożyczam pieniądze na zakup jakichś innych aktywów, czy znaczy nie na zakup. Dochód z moich, one zostaną zainwestowane w inne aktywa finansowe, tak mówi umowa, i mój dochód będzie zależeć od tego, ile pieniędzy przyniosą tamte aktywa finansowe. Zgoda? No, nie tyle tautologia, ile ja już po prostu nie wiem w tym momencie tak naprawdę, komu ja pożyczam te pieniądze, na ile rozsądnie. I koniec końców okazało się, że na przykład fundusze emerytalne pożyczały pieniądze
kupując te obligacje bankowi inwestycyjnemu, który, czy bankowi, który je sprzedawał, tamten bankowi inwestycyjnemu, tamten bankowi... A gdzieś tam koniec końców okazywało się, że to wszystko zależało od tego, że tak naprawdę jacyś bezrobotny na Florydzie dostał, czy w Kalifornii dostał kredyt, o którym wiadomo, że nie jest go w stanie spłacić. I to aktywo obiecywało mi cały dochód, który będzie z tego kredytu, ze spłaty tego kredytu, oczywiście po potrąceniu sobie prowizji przez wszystkich tych, którzy po drodze wypuszczali kolej, przepisywali z papieru na papier kolejny raz ten dochód. Oczywiście póki to się wszystko znakomicie kręciło, no to dawało pieniądze jak w każdej piramidzie finansowej. W momencie, w którym stanęło w miejscu, kiedy się okazało, że ci bezrobotni no nie spłacą tych kredytów, bo nie mają jakim cudem spłacić, no to w tym momencie oczywiście okazało się, że raptem te piękne aktywa finansowe, których w międzyczasie urosła wielokrotność światowego PKB, no albo są niewiele, albo są nic nie warte, albo są niewiele warte, albo są warte ułamek kwoty, które ludzie już sobie zakładali, że jest warte. Jeszcze, przepraszam, to jedno tylko zdanie powiem. Tak samo było trochę z nieruchomościami, ponieważ ci bezrobotni, którzy nie mieli dawniej, mieli teraz pieniądze na zakup nieruchomości w Stanach, no to ceny nieruchomości szły w górę. Ponieważ ceny nieruchomości szły w górę, no to ludzie zaraz stwierdzali, ile jest wart ich dom. Jak Państwo wiecie, ludzie nie oceniają, ile wart jest mój dom na podstawie rzeczywistej oceny, ile warte jest ziemia, tylko na podstawie wiadomości w prasie wyczytają, że specjaliści mówią, że ten dom, co był wart $500,000, teraz jest wart $1,000,000, bo ceny wzrosło 50% w ciągu tego roku. Otóż ludzie, wiedząc, że mają $1,000,000, oczywiście co robili z tym? No, zaciągali w banku pożyczki, żeby na przykład kupić większy dom, skoro mają tak piękny majątek już w ręce. To dopiero powodowało dalsze rozdmuchiwanie tego i banki spekulacyjne rynku nieruchomości i oczywiście dalsze rozgrzewanie rynku finansowego, bo również za te pieniądze kupowano udziały w funduszach inwestycyjnych, na giełdzie inwestowano i to wszystko szło do góry. No tak, tylko nie zwalajmy tego na bezrobotnych. To nie oni są winni. Nie. Prawda? Winny jest właśnie ten rynek finansowy, czy ten sektor finansowy, który widział w tym interes, widział zarobek, prawda? W dawnym systemie, gdzie była ta tradycyjna bankowość, prawda? Banki przyjmowały depozyty od ludzi i udzielały kredytów. To była główna działalność banków. W związku z tym to była taka relacja, że prawda? Klient był znany, bank bardzo szczegółowo badał możliwości wypłacalności tego klienta. A potem, jak się rozrósł ten sektor, no nazwijmy taki czysto rynkowy, finansów wirtualnych, no to się wydawało, że to ryzyko się tak zaczęło rozmawiać. Bo proszę Państwa, tutaj kluczem też dla funkcjonowania rynku jest oczywiście ryzyko. Zawsze jak bank udziela kredytu, no jest pewne ryzyko, że ten, który pożyczył, nie odda tych pieniędzy z jakichś powodów. Szczególnie no właśnie te kredyty hipoteczne, to są na 20, 25 lat, 30 nawet. Tymczasem z drugiej strony, po stronie zobowiązań banku, czyli jak my mówimy pasywów, no, depozyty każdy może w każdej chwili wyjąć. To zawsze było ryzyko, prawda? Ale tutaj znakomicie sobie poradzono, powstał system ubezpieczenia banków i to mniej więcej funkcjonowało, prawda? Natomiast właśnie ten rozrost tego drugiego segmentu rynku, tych papierów, to, o którym tutaj pan profesor wiele mówił, instrumentów, to się dzisiaj tak ładnie nazywa inżynieria finansowa, prawda? Rzeczywiście tych instrumentów mamy całą masę. No, powstał problem, że to ryzyko jest dosyć duże tutaj. Tymczasem to ryzyko zaczęto tak rozmywać. Wprowadzając te nowe instrumenty, to ryzyko gdzieś się rozchodziło. Stało się ono zresztą coraz, wycena tego ryzyka stała się coraz bardziej skomplikowana. Ja kiedyś powiedziałem, bo patrzę teraz na pana profesora Gellera, że ten kryzys to wywołali fizycy, dlatego że... My jesteśmy niewinni, my ekonomicie skąd? My nic z tym nie mamy. Dlatego, że tak prawdę mówiąc, rzeczywiście w bankach, tych instytucjach finansowych prace nad tą wyceną ryzyka no, poszły... stały się tak skomplikowane, że to stało się trudno zrozumiałe.
prawda? Nawet dla wielu bankierów było to trudne do zrozumienia. Właśnie te papiery gdzieś to ryzyko oddaliły, bo dlaczego banki dawały kredyty bezrobotnym? Bo nie ponosiły ryzyka. Tak, przepraszam, bo jeśli mogę wtrącić, bo ja zapomniałem, powinienem tutaj powiedzieć, w momencie, gdy wypuszczamy instrument pochodny, czyli komuś odsprzedajemy nasze prawo do dochodu z jakiegoś aktywa finansowego, tak, to jednocześnie jemu całe to ryzyko oddajemy. Tak, tak. My sobie zachowujemy tylko marżę z tego, a on bierze ryzyko. I on tak może nie mieć pojęcia, gdzie to jest ryzyko. Właśnie. I tutaj powstał ogromny problem, bo jak no właśnie to ryzyko było obliczane w jednym kierunku, że te ceny nieruchomości będą rosły. A jak zaczęły spadać, no to się wszystko posypało i okazało się, że ta część rynku finansowego jest jednak wielkim hazardem, prawda? I trochę ta piramida, my to mówimy, Ponziego była budowana. To znaczy, że ci, którzy nowi wchodzili na rynek, wnosili fundusze dla zapłacenia tych, którzy w tym czasie spodziewali się dochodu. No i to wszystko się załamało, bo pan profesor dał świetną tutaj to porównanie o reakcji tłumu. Tutaj Keynes wprowadził dzisiaj ta świetna książka Akerlofa i Schlera, Animal Spirit, taki, to są te motywy pozaekonomiczne, pozaracjonalne, które decydują o zachowaniach. To co pan mówił, to słyszałem, coś czytałem, wszyscy mówią, że teraz będzie lepiej, no to inwestuję, prawda? A potem się okazuje, że za tym nie ma racjonalnych przesłanek. Otóż to wszystko doprowadziło no, właśnie do tego zaburzenia. Tylko, proszę Państwa, nie zawsze, nie wszystkie kryzysy finansowe muszą prowadzić do, nie wszystkie przenoszą się na spadek produkcji, wzrost bezrobocia. Ja akurat takie badanie IMF-u niedawno czytałem, tam w ciągu 30 lat w 17 krajach badano, było 113 przypadków, które według tych kryteriów, tych badaczy uznano za kryzys finansowy, bankowy, wszystko jedno, a tylko niecała połowa przeniosła się na sferę realną. Czyli nie każdy kryzys finansowy. Dlaczego akurat tutaj w tym przypadku? Czy to właśnie dlatego, że to było w budownictwie, że to dotyczyło, zaczęło się w tych nieruchomościach? Czy to była spóźniona reakcja władz? Ja myślę, że tutaj tak naprawdę to odpowiedź jest taka. Znaczy w ogóle, zanim przeszli, Amerykanie, którzy mają cały szereg bardzo zabawnych rzeczy, ja może zacytuję tutaj, bo one bardzo są obrazowe. Znaczy po pierwsze, jeszcze ostatnia rzecz na temat tej psychologii tłumu. Amerykańska definicja mówi, kiedy należy uciekać z giełdy. Wiecie Państwo kiedy? Jak windziarz w windzie zaczyna Ciebie przekonywać, że trzeba koniecznie inwestować w akcje, bo one na pewno pójdą w górę. To taki żart z lat 30. był. Natomiast drugie określenie Amerykanów bardzo fajne jest takie, że kryzysy potrafią się przesunąć z Wall Street na Main Street. Wall Street to są finanse, a Main Street to główna ulica. Główna ulica tak naprawdę... Sens ekonomii to jest miejsca pracy, kapitał, firmy, czyli to, co nazwaliśmy realną gospodarką. Finanse są potrzebne oczywiście, to nikt nie neguje. Natomiast tak naprawdę, jak mówiliśmy, wartość dodana wytwarzana jest przez pracę, kapitał, a nie przez operacje pożyczania sobie i zawierania umów w sprawie pożyczania pieniędzy. Mimo, że tam oczywiście powstają zyski, ale one, znaczy mimo, że tam się ma z tego zyski, ale to są po prostu, to jest udział w zyskach wytwarzanych w realnej gospodarce. No i pada pytanie, w którym momencie kryzys finansowy może być na tyle silny, że przenosi się z Wall Street na Main Street. I mamy rzeczywiście przykłady wielu kryzysów, które bardzo poważnych finansowych, które się wcale nie przeniosły na Main Street, zostały na Wall Street. No w 87 roku, tak. Wtedy w ciągu jednego dnia amerykańska giełda spadła o 24%. To był największy dzienny spadek w historii. I nic się nie stało. To znaczy po chyba 4 miesiącach już giełda odzyskała swoją wysokość poprzednią, a gospodarka nawet nie drgnęła. To znaczy nikt nie stracił żadnego miejsca pracy, wszystko szło w górę. Więc tak naprawdę to pewnie
pierwsza odpowiedź na, są dwie części odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź na pytanie, kiedy się kryzys przenosi z Wall Street na Main Street, jest taka. Zależy, na ile tak naprawdę głębokie są korzenie tego kryzysu. Bo kryzysy oczywiście wybuchają, jak pan profesor mówił, no, kryzysy finansowe zawsze wybuchają, dlatego że skoro inwestorami, rynkami rządzi filozofia tłumu, no to ona zawsze każe najpierw w pewnych okresach przeszacowywać wszystko, być przesadnie optymistycznym. Wtedy jest hossa na giełdzie. A później przychodzi bessa. Znaczy na giełdzie i w ogóle na rynku. A potem przychodzi bessa, kiedy wszyscy stwierdzają, to pewnie nie będzie rosło. I te fluktuacje, te wahania są zawsze w gospodarce, że w realnej gospodarce, tak samo w gospodarce rynkowej. Natomiast jeśli finanse rzeczywiście się tak potężnie oderwą od realnej gospodarki, jeśli te obietnice, które są na papierze, w pewnym sensie się stają tak zupełnie absurdalnie niemożliwe do zrealizowania. A jednocześnie ludzie podejmują decyzje w oparciu o te obietnice. Czyli sądząc, że mają potężną emeryturę, no bo na papierze mają te zapisane udziały w funduszach, no to wydają jak szaleni, zadłużają się dalej, kupują domy, kupują nowe samochody i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to problem z finansami polega na tym, główny, jeśli uprościć sprawę, problem polega na tym, jeśli doprowadzają one do nadmiernego zadłużenia. Jeśli powstaje taki garb niemożliwego do spłaty zadłużenia. W normalnych warunkach to się nie dzieje. W normalnych warunkach no, powstaje garb zadłużenia w czasach nadmiernego optymizmu, potem idzie w dół, no to ludzie spłacają, zaciskają pasa, spłacają. Natomiast czasem ten garb zadłużenia powstaje tak gigantyczny, że tego się po prostu nie daje łatwo spłacić. No to wtedy, jak już ludzie się orientują, że są dramatycznie zadłużeni, mówię tutaj o sektorze prywatnym, ale za chwilę będziemy mówić też o państwie, które tak samo może się zadłużyć. Właśnie, będziemy musieli wolno. Tak jest. Ale tylko żeby skończyć, to w tym momencie oczywiście zaczynają drastycznie ograniczać wszystkie inne wydatki, firmy zaczynają ograniczać. I wtedy może gospodarka wpaść w potężną recesję. A druga część odpowiedzi jest taka. Oczywiście pytanie, jak się rząd będzie umiał, bank centralny będzie umiał zachować, bo oczywiście każde załamanie finansowe można pogłębić przez nieumiejętne działanie, bądź zmniejszyć jego skutki przez umiejętne działanie państwa. Panie profesorze, bo jeszcze jedno uzupełnienie i już rzeczywiście przejdźmy do tych finansów publicznych, ale w tym tłumie jednak są różni, to znaczy są tłum małych ludzi i giganty, prawda? Otóż te giganty finansowe, wielkie firmy, wielkie banki inwestycyjne zaczynały mieć coraz większe poczucie takiej bezkarności. To się sprowadza do stwierdzenia za duży, żeby upaść, prawda? Że wobec tego była ta tendencja do podejmowania nadmiernie ryzykownych inwestycji finansowych. Na tej zasadzie, że te inwestycje zwykle wtedy przynoszą większy dochód, no ale mają znacznie większe ryzyko. No, że jak ta inwestycja się powiedzie, to zysk jest mój. A jak się nie powiedzie, to podatnik zapłaci. Dlatego, że państwo nie dopuści do tego, żeby upaść. Prawda? Jak się mówiło, banki są mistrzami w prywatyzowaniu zysków i nacjonalizowaniu strat. No właśnie. I w związku z tym, no tutaj akurat w tym kryzysie, państwo po raz pierwszy dopuściło do takiego bankructwa wielkiego banku, który... Po raz pierwszy od lat 30, znaczy, 30, bo w latach 30 oczywiście te masowo banki bankrutowały. Prawda, bo ten prawie bankructwo tego Long Term Capital Management Fund w 98 roku zostało tutaj to ładnie dosyć rozwiązane, no ale to umocniło tę tendencję. Za duże, żeby upaść. Państwo nie może dopuścić. Także wydaje mi się, że to także jest ta strona, to znaczy te wielkie, gigantyczne firmy, które osiągają ogromne zyski, gdzie dochody menedżerów, pan profesor tutaj mówił, no właśnie o tej, że dochód się wytwarza tam, gdzie się pracuje, gdzie się produkuje. Główną rzeczą dzisiaj jest postęp techniczny, prawda? I to, co rzeczywiście tworzy coś nowego, to są twórcy nowych technologii, nowych rozwiązań. Jak się porówna ich dochody z dochodami finansistów, to jest przepaść dosyć często. A tak prawdę mówiąc, no właśnie, ten nowy dochód tworzą ci, którzy tworzą postęp,
którzy tworzą nowe rozwiązania. No, tak naprawdę to w Stanach wyliczane już, że właściwie praktycznie w porównaniu z finansami, tak w latach 90., to żadna inna dziedzina działalności to się praktycznie nie opłaca. Tam trochę tylko w internecie opłaca się, a wszystko inne to właściwie należałoby zaprzestać, bo finanse przynoszą i prawo przynoszą taki dochód, że przemysł i tak dalej, to w ogóle nierówne, nie ma szansy się równać z tym. Dobrze, wobec tego przejdźmy teraz do finansów publicznych. Co się dzieje? Czy po pierwsze państwo może zbankrutować? No, myśmy byli bankrutem, prawda? Bo myśmy jako kraj nie byli w stanie obsługiwać długu, to znaczy płacić procentów i spłacać tego długu. Czyli państwo może zbankrutować, ale to jest inne bankructwo. Państwo nie znika, państwo istnieje dalej, prawda? I wobec tego... W dzisiejszych czasach. Poznam przynajmniej jedno państwo, które zniknęło z powodu bankructwa. Nowa Fundlandia, która miała status taki sam jak Kanada i w pewnym momencie z powodu bankructwa na początku XX wieku zwróciła się o to, że będzie częścią Kanady po prostu i dzisiaj jest częścią Kanady. Ale dzisiaj to już raczej niemożliwe. No dobrze, ale właśnie. Co się dzieje z tymi finansami publicznymi? No dzisiaj mamy ten problem Grecji, ale Irlandii, która przecież była gwiazdą w Europie, tak szybkiego wzrostu, to tutaj w Europie chyba po II wojnie światowej takiego sukcesu nie było. Prawda? Dalej Włochy, Hiszpania, Portugalia, czyli jest kolejka. Znaczy, jeśli tak próbować syntetycznie odpowiedzieć, bo oczywiście co kraj to historia inna. To mówię, mamy Greków, którzy z całą sympatią dla tego narodu, ale wszyscy wiedzą doskonale, że ogromna część pieniędzy wydawanych przez państwo greckie była po prostu rozkradana i to mogą i takie rzeczy być oczywiście. Natomiast jeśli pominiemy te specyficzne historie, to wydaje mi się, że jednak odpowiedź jest taka. To, co doprowadziło do tego gwałtownego wzrostu zadłużenia państw zachodnich w ciągu ostatnich kilku lat, to sytuacja, w której te państwa w jakiś sposób od lat obiecywały swoim obywatelom, że są w stanie stabilizować gospodarkę, nie dopuścić do bankructw banków, stabilizować system finansowy, gwarantować depozyty w tym systemie finansowym, gwarantować w ogóle istnienie banków, niedopuszczenie do bankructwa. No jak raptem się okazało, że te banki są na pograniczu bankructwa, no to w tym momencie większość państw tych wielkich zachodnich musiała po prostu gigantyczne pieniądze w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii po bilionie dolarów. Bilionie. Po polsku, to ja nie pomyliłem się. Po bilionie to jest kwota, wiecie państwo, całe wszystko to, co wytwarzamy w Polsce w ciągu roku to jest 500 000 000, a po bilionie zostało przekazane, Wielka Brytania musiała przekazać swoim bankom w formie do kobiet. Państwo brytyjskie, podatnicy brytyjscy w zamian za ich akcje. Tak samo Irlandia przecież. Irlandia. Z drugiej strony to państwo również, i to jest przykład przede wszystkim amerykański, ale również japoński w jakimś stopniu, to państwo również gwarantowało, że my potrafimy kontrolować właśnie kryzysy, nie dopuszczać do recesji. My potrafimy, my politycy gospodarczy potrafimy, jak już grozi recesja, takie dać ulgi podatkowe, tak zasilić gospodarkę, że ona tak naprawdę otrze się o recesję, odbije się od dna, pójdzie do góry. W związku z tym państwo obiecało i że będzie wykupywać banki. Poza tym jednym, który zbankrutował, tak naprawdę potem już wszystkie państwa zachodnie ogłosiły, żaden więcej duży bank nie zbankrutuje. Jakie pieniądze będą potrzebne, to my damy je po prostu. Natomiast, po drugie, te państwa obiecały, że my wyciągniemy gospodarkę z recesji po prostu poprzez tak zwane pakiety stymulacyjne. Więc to wszystko spowodowało, że w zależności od kraju różna była kombinacja tego, ale w Stanach Zjednoczonych dług publiczny wzrósł z 60% PKB, 65% do 100% PKB już obecnie, czyli niewiarygodnie z mniej więcej 8 bilionów dolarów do 15 bilionów, czy z 9 do 15 w ciągu 4 lat, czy 5. To jest niewiarygodne. Naprawdę w historii nikt nigdy takiego długu nie zaciągnął. A w przypadku Irlandii z 30% PKB do też prawie do ponad 100%. Irlandia miała nadwyżkę finansową. Ale musiała potem ratować swoje banki i 30% PKB w jednym roku wyniósł deficyt spowodowany koniecznością dofinansowania właśnie swoich banków po to, żeby nie upadły przez Irlandię. Także myślę, że tutaj mamy do czynienia po pierwsze z tą próbą wywiązania się państw ze zobowiązań, co notabene wydaje się, że państwa mogą nie być w stanie, to mogą być zobowiązania ponad siły ich,
No ale próba wiązania się spowodowała gwałtowny wzrost zadłużenia. No i teraz oczywiście pada pytanie, co to znaczy, że państwo bankrutuje i czy może w ogóle państwo zbankrutować. I tu jest oczywiście ciekawsza historia. No właśnie, to przede wszystkim teraz w Europie może, bo Stany Zjednoczone wydaje mi się, że sobie poradzą. To jest za duży kraj. W ogóle trzeba zacząć przecież od tego, że bankructwa państw były czymś bardzo popularnym jeszcze w XIX wieku. To dziesiątki krajów zbankrutowały. W sensie, że nie były w stanie... Nie były w stanie wykupywać swoich długów. Tak. Dlaczego? No bo czym się płaciło wtedy? Złotem. Złota nie było, państwo nie było w stanie spłacić swoich długów. I w tej chwili kraje tak naprawdę dzielą się w ogóle. Są kraje, które emitują pieniądz, który jest powszechnie akceptowany, są Stany Zjednoczone, strefa euro. I tak naprawdę tam, Japonia również, tam tak naprawdę w perspektywie najbliższych lat bankructwo jest po prostu niemożliwe, dlatego że Stany Zjednoczone, ktoś słusznie zauważył, nie będę nawet kto, no jak może zbankrutować kraj, który sam drukuje pieniądze, za pomocą których spłaca to? No to więcej wydrukuje tych pieniędzy i spłaci wszystko. Inna sprawa to są konsekwencje tego, jakie będą, ale formalnie Stany Zjednoczone oczywiście spłacą co do centa wszystkie swoje długi. Gorzej jest z Grecją, bo Grecja nie emituje własnego pieniądza, tylko emituje euro. Jest w sytuacji takiej właśnie jak kraj, który... Tylko używa euro emitowane we Frankfurcie. Jest w takiej samej sytuacji jak 200 lat temu kraj, który pożyczył pieniądze w złocie i nie ma złota. Tak, Grecja nie ma euro, żeby oddać te pieniądze. I to jest oczywiście różnica. Tak samo inne jest różnice jeszcze, inna sytuacja powiedzmy Stanów Zjednoczonych, które mogą dość bezkarnie drukować te pieniądze i spłacać, a inna sytuacja Polski, gdzie my mamy bardzo poważną obawę, że gdybyśmy zaczęli gwałtownie drukować pieniądze, to bardzo szybko mielibyśmy wybuch hiperinflacji w Polsce. Dobrze, ale właśnie, bo pan porównał Grecję do sytuacji, że ona musi mieć to złoto, musi mieć to euro. Co z tym euro z tego punktu widzenia? Czy to był rzeczywiście dobry pomysł, prowadzenie tej waluty, czy może trochę za wcześnie? To oczywiście rzecz, żeby państwo wiedzieli, no ja mogę tylko mówić o moich poglądach, tutaj ekonomiści mogą mieć różne, chociaż chyba większość ekonomistów pewnie zgodziłaby się z tym, co ja powiem w tej chwili, pewnie pan profesor też się z tym zgodzi. Euro to jest dobry pomysł. Znaczy dobrze jest mieć stabilną walutę, która... Tylko, że z euro trzeba się umieć posługiwać. Euro się trzeba umieć posługiwać właściwie. Tak samo jak dobrym pomysłem jest mieć samochód i dojeżdżać nim, tyle że trzeba umieć prowadzić go w sposób umiejętny i odpowiedzialny, bo inaczej może dojść do katastrofy. W przypadku euro tak naprawdę problem główny polegał na tym, że wprowadzono euro nie zapewniając podstawowych mechanizmów, które zmusiłyby wszystkie kraje używające euro do używania go w sposób odpowiedni. Oczywiście założono sobie, że no przecież tam nie są wariaci, oni sami będą wiedzieli. My tylko tam będziemy ich kontrolować, mówić, że deficyt nie powinien być za duży, dług za duży, ale przecież każdy kraj sam wie, że nie powinien dopuścić do bankructwa, nawet jeśli używa euro. Niestety efekt był dokładnie odwrotny, bo kraj taki jak Grecja uznał, że skoro inwestorzy mu wiedzą, skoro używa euro, skoro wszyscy właściwie zakładają, że jak Grecja nawet sama nie będzie miała pieniędzy, to Niemcy będą musieli za nią spłacić długi, no to pożyczali pieniądze bardzo tanio i zadłużali się jeszcze bardziej. No to pokazuje, jak czasem pułapką może być zbyt łatwa sytuacja. Także z euro problem główny nie polega na samym tym, czy dobrze jest. Oczywiście każdy ekonomista powie, na długą metę dobrze jest mieć mocny pieniądz. Problem polega na tym, że z mocnym pieniądzem trzeba umieć odpowiedzialnie postępować, tak jak ze skomplikowaną zabawką. Panie profesorze, tylko że tutaj jest jedna rzecz. Pan powiedział, że nie było tych mechanizmów. To znaczy, najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. To no, politycznie, kulturowo jest raczej na razie niemożliwe. No bo to wymagało, tutaj zostawiono jedną rzecz. Stany Zjednoczone, czy powiedzmy jednego rządu, który by tak naprawdę
mówił, no, przynajmniej, nie zadłużał się. Przynajmniej tak. Federacji Fiskalnej, tak. Prawda? Bo cała polityka fiskalna została w rękach kraju. A to nie jest tak, że pieniądz z tego punktu widzenia może funkcjonować niezależnie od tego, co się właśnie dzieje w finansach. A część ekonomistów od razu mówiła, że to w ogóle... Tak. No właśnie, może się źle skończyć, jeśli się decyzje o deficytach i długu zostawia w rękach krajów, a pieniądz jest twardy i wspólny. Poza tym, panie profesorze, no był jednak ten układ amsterdamski, gdzie to nie pozostawiono tylko dobrej woli krajów, ale kraje się zobowiązały, że będą utrzymywały te kryteria tam określone, że nie dopuszczą do większego deficytu, nie dopuszczą do długu, który by przekraczał te 60%. Tam były przewidziane nawet sankcje na poszczególne tylko kraje. Problem, że potem się okazało, że nikt tych sankcji nigdy nie użył. No dlatego, że pierwsi wpadli Francuzi i Niemcy. Pierwsi Portugalczycy, ale zaraz potem Francuzi. Ale zaraz i Francuzi i Niemcy i od razu tak, za duży, to żeby. Oczywiście skandal, żeby Niemcy dostały karę za to, że mają no deficyt za duży. No tak. Od tego momentu już wszyscy wiedzieli, że to kpiny. Ale być może, że teraz lepiej, żeby Grecja na przykład wróciła do swojej poprzedniej waluty. No to niech oni ponoszą konsekwencje dalej swojego długu. Dlaczego jednak to jest chyba moim zdaniem sporo racji, że to byłaby klęska Europy z tego punktu widzenia. Znaczy to jest naprawdę tak, że wiecie państwo, znaczy tam jest rzeczywiście, znaczy przy konstrukcji euro popełniono cały szereg konstrukcyjnych błędów. Technicznych, ale bardzo poważnych. Na przykład błąd taki, że kraj, który raz używa euro, tak naprawdę nie można go w żaden sposób wykluczyć tak jest, od tego. Tak jest. Nawet w przypadku Grecji, no to było w ogóle już skandaliczne, bo potem się okazało, że Grecy w ogóle sfałszowali statystyki, na podstawie których weszli do strefy euro. Czyli właściwie należałoby karnie, no jeśli człowiek się dostał do klubu przedstawiając fałszywe rekomendacje, no to w każdym normalnym klubie się wyklucza go z tego klubu w tym momencie i zabrania wstępu. Natomiast tutaj nie było żadnych procedur mechanizmów umożliwiających nawet przy złapaniu za rękę. Już nie mówię o tym, że jak ktoś łamie potem w środku zasady, ale nawet złapanie za rękę, że nakłamał w momencie wejścia, nie pozwalało uruchomić żadnych procedur, które by pozwoliły w jakikolwiek sposób ukarać ten kraj. No to jest oczywiście potężny błąd konstrukcyjny. Natomiast pytanie o to, no więc Grecy sami nie wyjdą ze strefy euro i dlatego trzeba im pomagać, bo oni sami doskonale wiedzą, że zbankrutowali bez pomocy. Natomiast problem tak naprawdę, o którym jeśli w tej chwili w Europie pada i który no Jacek Rostowski nie tak dawno w takiej dramatycznej formie w ogóle mówił o nie tylko rozpadzie Unii, ale może i wojnie. Ja chciałem państwu powiedzieć, że w piątek chyba w Rzeczpospolitej ja napisałem, jak sobie można wyobrazić, tak przełożyć na prosty język to, co się może zdarzyć. No wyobraźcie sobie państwo coś takiego, że Grecja, Portugalia nie występują ze strefy euro, no bo wiedzą, a jednocześnie nie godzą się na żadne zaostrzenie tam zasad. No bo jeszcze to jest tak, że Niemcy, Francja są gotowe udzielać im pomocy, ale pod warunkiem, że się zgodzą na zaostrzenie jakieś kryteriów, że w przyszłości nie dochodziło do tego. Wyobraźmy sobie, że przez ostatnie dwa lata jest cały czas zwlekanie, nie można dojść do żadnego porozumienia. Niemcy są coraz bardziej zniecierpliwieni, no ale wiecie państwo, współcześni politycy niemieccy cały czas czują, że ich odpowiedzialnością jest wspieranie Europy, w związku z tym muszą to robić. Ale wyobraźmy sobie, za dwa lata są wybory, za rok są wybory we Francji, za ponad rok, za dwa lata są wybory w Niemczech. Słyszeli państwo o takim fenomenie tak zwanej partii herbacianej w Stanach Zjednoczonych, Tea Party. Panie Ponin. Tak. I to jest takie zgromadzenie ludzi, którzy są wściekli na politykę i mówią, w gruncie rzeczy mogą powiedzieć coś takiego, wy nie mówcie nam, czy wy używacie nasze podatki dobrze, czy źle, bo my po prostu nie chcemy płacić wam podatków, oddawać. My wolimy, zostawcie nam je w kieszeni, my będziemy sami sobie lepiej radzić. Wyobraźcie sobie państwo, że na przykład za dwa lata w Niemczech, gdzie politycy są skłonni cały czas ratować Grecję, ale na ulicy ludzie są wściekli na Grecję, bo uważają, że po prostu Niemcy płacą długi Greków. Wyobraźcie sobie państwo, że za dwa lata ten głos ulicy, ta Tea Party niemiecka staje się, znaczy instytucjonalizuje się i taka Tea Party wygrywa wybory. Albo przynajmniej zyskuje tak wiele głosów w parlamencie, w Bundestagu, że w Niemczech, w Holandii, we Francji i tak dalej, wszędzie mogą te Tea Party powstać. Przynajmniej tyle głosów zyskuje, że politycy muszą się zacząć z tym liczyć.
Czyli krótko mówiąc, politycy niemieccy wiedzą i prywatnie w dyskusjach powiedzą, tak, my chcemy ratować Europę i chcielibyśmy, ale nasi wyborcy nam nie pozwalają więcej pieniędzy na Grecję dawać. Każą nam tym przerwać. I my musimy to zrobić, no bo jesteśmy w końcu przez nich wybrani i nie możemy... Putin i wyborcy nie wypowiadają, Putin to są tabloidy, opinie z ulicy, no to jest jeszcze pół biedy. Natomiast jak jest jasna wypowiedź społeczeństwa w wyborach, to w demokratycznym kraju nie można powiedzieć, a my będziemy robić, wybraliście nas, a my teraz będziemy robić tak odwrotnie, niż wyście chcieli. Teraz wyobraźcie sobie państwo, że do czegoś takiego na przykład za 2 lata dochodzi. I teraz zadajcie sobie kolejne pytanie. Czy jeśli już ta niemiecka ulica wściekła na Europę, na Greków i tak dalej, powie, zakazujemy wam więcej pożyczać pieniędzy Grekom, to czy również nie powie, ale zakazujemy wam również dawać pieniądze na budowę dróg w Polsce? Bo dlaczego niby my mamy finansować to? Zostawcie te pieniądze nam, tak jak mówi Tea Party. Nie mówcie nam, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Zostawcie w naszych kieszeniach, my po prostu tym nie jesteśmy zainteresowani. I wtedy oczywiście to mógłby być początek, no może Jacek Rostowski sięgnął za daleko mówiąc o wojnie, chociaż oczywiście ja nie chcę mówić, jakie to są skojarzenia i z czym ta partia w Niemczech, która gwałtownie rośnie, mimo że 3 lata wcześniej przed kryzysem jeszcze nic nie znaczy, a to są bardzo daleko idące skojarzenia, ale skojarzenia znacznie prostsze i takie znacznie bardziej do wyobrażenia są, no może nie wojna, ale to, że na przykład budżet unijny jest sparaliżowany, że w tym momencie tak naprawdę sparaliżowane jest funkcjonowanie Unii. Ja również nie wiem, jak w Polsce wyglądałby entuzjazm wobec Unii w momencie, gdyby się okazało, że nie ma pieniędzy na fundusze strukturalne, bo główni płatnicy powiedzieli nie po prostu. I wtedy niewykluczone, że zaczęłyby się tarcia, które mogłyby rzeczywiście doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. No to byłaby klęska. To jest czarny, przepraszam, to jest bardzo czarny scenariusz. Jest, też wykluczam w końcu pomysł integracji w Europie miał być tym antidotum na to, że przez wieki stąd wychodziły wielkie wojny, prawda? Gdzie przecież w XX wieku 2 wojny światowe w Europie. Że jedyną metodą przezwyciężenia jest integracja gospodarcza krajów. Więc tutaj, a w ślad za tym polityczna i no otwarcie po prostu. Nie dojdzie, miejmy nadzieję. No do wojny tego. To nie dojdzie, mam nadzieję. Znaczy, mam nadzieję, że naprawdę znów, już w Europie do wojny nie dojdzie. Ale to może znów sparaliżować na pewien czas. Ale integracja może być na lata sparaliżowana. Tak jak był taki okres, prawda, w latach tam 80., kiedy ta integracja, te procesy trochę przygasły i dopiero potem ożywienie na początku 90., tak może dojść do tego, to nie jest... Ten scenariusz nie jest już taki nieprawdopodobny. To nie jest tak nieprawdopodobny. Znaczy, wydaje mi się, niestety on nie jest tak. I oczywiście tutaj wina jest polityków europejskich, akurat nie nasza, bo to są głównie w strefie euro, które przez 2 lata już prawie nie potrafią sobie poradzić z podjęciem decyzji. Bo wierzcie mi państwo, bądź nie, długi greckie z punktu widzenia całej strefy euro, to naprawdę jest, no nie chcę powiedzieć drobiazg, ale to naprawdę jest do rozwiązania. W sensie finansowym to, ponieważ te główne kraje strefy euro, Niemcy, Francja, nie są wcale nadmiernie zadłużone. Są w stanie sobie świetnie radzić. To tak naprawdę do finansowego rozwiązania to wszystko jest, ale trzeba podjąć decyzje polityczne. Tak jest. Proszę państwa, ponieważ i tak trochę przekroczyliśmy czas, bo pan profesor dopuścił tylko 45 minut naszej rozmowy, ale żeby został czas na wzajemną rozmowę, to znaczy gdyby państwo mieli pytania czy uwagi, bardzo prosimy. Bardzo proszę o pytania, uwagi, wypowiedzi. Tak, tylko prosimy o dyscyplinę czasową również. Minuta do 3 najwyżej. Pierwszy pan tam, proszę. Krótkie 2 pytania. Pan profesor Orłowski, jak pan ocenia swoją rolę doradcy prezydenta? Czy pan popełniał jakieś błędy? A drugie, jak państwo, panowie, oceniacie tablicę profesora Balcerowicza, która podaje niesamowity przyrost długu Polski? Dobra, znaczy, nie, no na pierwsze pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Wszyscy, znaczy, tylko wariaci twierdzą, że nie popełniają błędów. Ja oczywiście też popełniałem, natomiast nie sądzę, żebym jakieś katastrofalne błędy popełnił, doradzając prezydentowi.
To nie znaczy, że w Polsce w ogóle w polityce gospodarczej nie były popełnione poważne błędy. Jeśli chodzi o tablicę profesora Balcerowicza, to uważam, że jest bardzo dobrym ostrzeżeniem, dlatego że naprawdę my posuwamy się, idziemy w niewłaściwą stronę. Natomiast trzeba jednak rozgraniczyć między ostrzeżeniem idziemy w niewłaściwą stronę, a stwierdzeniem jesteśmy na skraju przepaści, bo to oczywiście nie jest prawdą. Jesteśmy na szczęście na starcie, nasze zadłużenie nie było tak wysokie, ono przyrosło nadmiernie. W tej chwili, jak się wydaje, ono już ma szansę wyhamować i nawet zacząć spadać w relacji do PKB. Przecież jeśli ministrowi finansów się uda zrealizować to, co planuje. Więc myślę, że nam się udało ten niebezpieczny zakręt w jakiś sposób przejść. Natomiast oczywiście nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Natomiast w tej chwili myślę, że sytuacja w finansach się jednak po trochu w finansach polskich się poprawia i ten proces szybkiego wzrostu długu, który miał miejsce między rokiem 2009 w gruncie rzeczy, a 2011, on już właściwie został wyhamowany. No ale zobaczymy, bo się jeszcze wiele może zdarzyć. Panie profesorze? To, tutaj oczywiście muszą być reformy, które są bardzo trudne politycznie, bo niestety, no tak jak w przypadku Grecji, one muszą też uderzyć w ludzi. No, dlatego, że to, szczególnie system emerytalny, proszę Państwa, to jest właściwie to przejście od systemu, o którym mówił pan profesor, gdzie aktualnie pracujący płacą, składają się na aktualne emerytury emerytów, został rozbity przez wprowadzenie systemu kapitałowego, które jest rozwiązaniem zdrowszym, lepszym. No ale to wymaga środków, prawda? Na system, gdzie aktualnie pracujący odkładają na swoje przyszłe emerytury. No a kto na nas ma płacić, jeśli tak jest? No, popełniono błędy, bo na przykład tutaj właśnie dochody z prywatyzacji może powinny pójść na finansowanie tej reformy emerytalnej, no bo to jest ogromne dzieło. Chodzi teraz też, żeby nie zepsuć go do końca. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy nie pora by była zdyscyplinować banki, które no, stały się rzeczywiście bezkarne i bezczelne, prowadziły swoją dyktaturę. Sam pan profesor powiedział, że one nic nie wytwarzają, a nikt nie kontroluje, czy one się przyczyniają do tego postępu i rozwoju, czy tylko zajmują się spekulacją, skupowaniem obligacji państwowych i z tego żyją. I nikt nad tym nie panuje i nie można tego absolutnie skontrolować. A dyrektorzy banku zarabiają miliony miesięcznie. Ja myślę, że powinny pójść jakieś szybko decyzje polityczne w skali światowej. No właśnie przykład z Warszawy. Ja kiedyś liczyłem od Placu Konstytucji do Ronda Dmowskiego po jednej stronie lewej, idąc od Placu Konstytucji, jest 13 placówek bankowych. I nikt nie zajrzy tam i nie spojrzy, czy one rzeczywiście przynoszą jakiś pożytek społeczny. I dochodzi do takiego paradoksu. Mówimy o społeczeństwie obywatelskim, o ekonomii społecznej, a wszystkie te działania prowadzą właśnie to, co pan powiedział, do nacjonalizacji strat, a prywatyzacji zysków. No pora z tym chyba skończyć. No i ja jeszcze tutaj mam takie drugie pytanie, może tu wyostrzę sprawę, bo coraz więcej ludzi dochodzi do przekonania, że ta cała integracja europejska na siłę to trochę jest pewna ściema w wykonaniu dwóch potężnych gospodarek, francuskiej i niemieckiej, które już się dusiły w pewnym momencie od nadprodukcji. Niemcy Lebensraumu od nowa szukali nowych rynków zbytu i taniej siły roboczej. No a gdzie mogli znaleźć? No i na wschodzie. I niestety wielu ludzi do takich wniosków coraz bardziej dochodzi. Jeśli chodzi o tą regulację banków, tutaj chodzi nie tylko o banki, ale też o tą drugą strefę tych banków inwestycyjnych, czyli nie tej tradycyjnej bankowości, bo ona już jest stosunkowo nieźle uregulowana. Natomiast właśnie te liczne fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe, no sprawa jest dosyć trudna, bo to nie można uregulować w jednym kraju. Dzisiejszy system jest systemem otwartym. Jeśli wprowadzi się w jednym kraju regulacje, które ograniczą swobodę funkcjonowania, to kapitał odejdzie.
prawda? Nie mamy żadnych granic. No, pan może na to odpowiedzieć, no to zakazać. Dzisiaj się już nie bardzo da, a po drugie, takie odizolowanie się od świata oznaczałoby ogromne negatywne konsekwencje dla całej gospodarki. Nie ma ani jednego przykładu kraju, który może się rozwijać w izolacji. Dzisiaj mamy do czynienia z tym rynkiem globalnym. I to jest problem regulacji na skalę międzynarodową, co oczywiście jest niezwykle trudne. Poza tym z tymi regulacjami, ostrożnie, no, jest wiele przykładów, gdzie wprowadzano regulacje, ta słynna Q regulation w Stanach, gdzie tam zakazano brania wyższych, płacenia wyższych procentów od pewnych, od rachunków terminowych, od rachunków bieżących w ogóle nie płacono procentu, no to zaczęto poszukiwać dróg obejścia tego i znakomicie sobie ten sektor finansowy z tym poradził. Także sprawa jest, ma pan rację, dzisiaj wiele dyskutuje się o potrzebie regulacji, ale na razie nie ma dobrych pomysłów, a przede wszystkim tej międzynarodowej zgody. Jak my nie możemy dojść do zgody w Europie, a to w skali światowej, to jest niezwykle trudne. To, co pan powiedział o Unii, no, można spojrzeć na to i tak. No ale czy dzisiaj tak z czystym sumieniem pan może powiedzieć, że myśmy tylko stali się rynkiem zbytu dla Niemiec, Francji i eksporterem siły roboczej? Proszę pana, no, gospodarka dzisiaj Polski mimo wielu błędów jest zupełnie czymś innym niż była przed wejściem do Unii czy przed przygotowaniem się do wejścia do Unii, bo to wszystko działało. Ja nie chcę się powoływać na wiele prac empirycznych, które pokazują, że na tej integracji korzystają wszyscy. Jest oczywiście zawsze problem podziału. Niektórzy mogą powiedzieć, ci bardziej korzystają, ci mniej, ale korzystają wszyscy. I poza tym ten czynnik polityczny to jest, no, właśnie likwidacja zarzewia konfliktów między krajami. No i wreszcie też taki czynnik, ja jednak z racji swojego wieku pamiętam, jak się jeździło, próbowało się wyjechać za granicę, trzeba było stać w tych ogromnych kolejkach po paszport, człowiek był upokarzany na każdym kroku. No nie ukrywam, że dzisiaj w nocy właśnie wróciłem z krótkiego urlopu w Sycylii, jadąc tylko z dowodem osobistym. No jednak człowiek czuje, ma inne poczucie w takim otwartym świecie, a nie zamkniętym. Tak, ja też się może do obu, tylko już krócej oczywiście odniosę. Pan profesor właśnie powiedział większość tego, co ja powinienem. Znaczy jedna rzecz, tylko nie przesadzajmy. Banki odgrywają oczywiście ważną rolę w gospodarce, sektor finansowy. To proszę nie mojego zdania, nie tego, że powiedziałem, że powiedzmy zyski w ostatnim dwudziestoleciu były nieproporcjonalnie wysokie, ich aktywność w stosunku do rzeczywistej roli, to nie znaczy, że one nie są potrzebne, tyle że rzeczywiście się trochę oderwały od swojej roli, zwłaszcza nie banki te tak zwane komercyjne, te gdzie składa się depozyty, udziela się kredytów, tylko banki inwestycyjne. Notabene w Europie to, te działalności nie były często rozdzielone, więc dlatego u nas jest trudno, a w Stanach jest bardziej wyraźnie, które zawiniły rzeczywiście, a które mniej. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tej chwili, po pierwsze, to nie jest tak, że my w Polsce jesteśmy w stanie to uregulować, bo problem jest oczywiście w skali globalnej. I po drugie widać, że jest bardzo trudno znaleźć porozumienie. No nawet w tak banalnej sprawie jak to, jak ograniczyć wynagrodzenia bankowców, Europa, Unia Europejska wystąpiła z ostrzejszymi zasadami, propozycjami i natychmiast Stany Zjednoczone powiedziały, nie ma mowy.